Myślę, że my pamiętali z kadry. Graliśmy na Mistrzostwo Świata. Graliśmy w takich egzybicji meczów w Polsce, też w Serbii. Myślę, że już w tym momencie znałem wszystkie zawodniki z Bełchatowa. Dużo ich grało na kadry. Wszystkich znałem, myślę, że wszystkich już znałem. Nie wiedziałem, kim jest, może Nico Riarte, Facu Conte. W tym momencie jeszcze się nie znaliśmy tak personalnie, ale wszystkich drugich już znałem tak, może nie tak głębsze, ale wszystkich poznałem. Też na pytanie, jak Pliński odchodzi z kluba, a przychodzi jeden młody chłopak, też jeszcze nie pokazany do siatkarskiego świata. Pliński w tym momencie jako legenda, dużo lata polskiej siatkówki, odchodzi z klubu, ktoś musi go zastąpić. I nie jest łatwo zastąpić takiego zawodnika. Też my byliśmy w trzech, czterech środkowych, ale trzech, których zawsze graliśmy: Andrzej, Wrona, Karol i ja. I myślę, że nie było żadnych problemów, żeby się tu przyzwyczaić. Żadnych problemów nie miałem, żeby się przyzwyczaić, albo ktoś, żeby mi coś niedobrze zrobił, żeby ja się nie czuć dobrze, nie. Wiedziałem, po co przyjechałem tutaj i tu swoją drogą wykonywałem najlepsze, co mogłem. Każdy trening i myślałem, co mam robić, żeby ja robić progres i pomagać drużynie najwięcej, co mogę w tym momencie. Oczywiście, że każdy z nas, jak przyjdzie do wielkiego zespołu, troszeczkę ma takie myśli, co jak nie będzie coś dobre, jak się stanie coś złego, albo nie będę grał, albo coś takiego. Ja czekałem zawsze na swoje szanse i jak dostałem szansę, zawsze robiłem to, co najlepsze mogłem w tym momencie. I myślę, że może kiedyś było dobrze dla zespołu, może kiedyś nie było, nie wystarczyło, ale ja byłem tak spokojny w głowie, dlatego że zawsze dawałem wszystko od siebie i patrzyłem na następny trening, żeby się rozwijać i żeby co szybciej jakieś moje niedobre rzeczy w tym momencie na następny mecz albo trening poprawić. Też by on walczył, jakby został tu, nie wiadomo, co by było. Ja wierzyłem w moje możliwości od początku, jak zacząłem, może w pierwszym roku myślałem, że ciężka jest ta siatkówka, technika jest bardzo ciężka, z rękami nic nie robiłem nigdzie, może na koszu, ale na siatkówce nigdzie nie robiłem takich, wiesz, to jest bardzo mały kontakt z piłką, w którym musisz wykonać technicznie bardzo dobrze, żeby piłka poleciała tam, gdzie ty chcesz. I na początku może nie wierzyłem tak dużo, ale po tym, jak zobaczyłem, że z pracą jest możliwe wszystko dorobić i nauczyć się, wierzyłem do końca i nie było momentu, żeby tak pomyśleć, o może ja nie będę tak dobry, jak może myślę. Zawsze myślałem, że muszę dużo pracować, żeby było bardzo dobry i zawsze pracowałem, żeby coś nauczyć i jakby coś się nie nauczył, to by powtarzał, żeby na końcu to i nauczył. A ja też miałem szczęście, żeby zagrać z takim też gościem, jak Daniel jest zawodnik i człowiek i bardzo się cieszę, że
mogłem grać też z Marią, z Winią. Winier musiał skończyć karierę, przez kilka lat miał kontuzję i to jest szkoda, ale też się bardzo cieszę, że mogłem grać z wszystkim takim ludźmi. Też kilka miesięcy z Piotrką Gruszkiem bardzo się cieszę. Bardzo dobrze bawiliśmy się w tej Częstochowie w tym momencie i Andrzejem Stelmachem. Pytałaś mnie... Że jesteś otwarty. Tak, dziękuję Danielu, że takie fajne słowa powiedział. Robimy wszyscy to, co lubimy najwięcej, to jest granie siatkówki. Od tego też zarabiamy. Robimy to, co lubimy i nie mamy dlaczego się nie być otwarty albo być taki... Musimy tak enjoy. Mieć radości, dlatego że robimy najlepsze prace na świecie. To jest nasza największa pasja i bardzo się cieszymy, że gramy siatkówkę i myślę, że musimy wszyscy być otwarci i oczywiście, że na boisku możemy się kiedyś i pobić, tak nie se pobić fizycznie, ale tak werbalnie, żebyśmy jakieś złych słowa powiedzieć albo jakieś trudnych akcja, coś się pokłócić, ale oczywiście, że to jest tylko na boisku i po meczu i obok, to musimy mieć, jak powiedziałeś, pokorę i dokładnie nie wiem, co to słowo znaczy, ale myślę, że szacunek to jest najważniejsza rzecz może i w życiu, nie tylko w sporcie albo w siatkówce, jak nie masz pokory do wszystkich rzeczy. Jak nie szanujesz to, co masz, to nie będziesz nic nie miał. Jak nie jesteś zadowolony tym, co masz i musisz zawsze dziękować i szanować to, co masz. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. I szanować, z jakimi ludźmi pracujesz i trenujesz i spędzasz czas, to jest bardzo, bardzo wielka rzecz. I może kiedyś za 50 lat, jak będziesz swoim wnukami mówił o tym, że się będziesz z radości mówił, a nie tak, żeby mówić, a tam jakiś, nie wiem, jakiś zawodnik mnie zobaczył przez siatkę, chciałem go zabić albo coś takiego. Oczywiście, że nie. To jest życie i wszystkie rzeczy, które dobre masz, musisz szanować i dziękować Bogu, że to wszystko masz. Panie, miałem ja problem gadać po polsku z ludźmi. Ja mogłem pogadać po polsku i jak nie trafim jakieś słowo, to po angielsku albo po serbsku toż znajdę solucję na to, co chciałem powiedzieć. Ale na wywiadzie jest ciężko znaleźć słów tych, co myślisz. Jak myślisz skombinować kilka słów, żeby coś powiedzieć i jak masz na jednym języku, a teraz chcesz po polsku, a jedno słowo ci brakuje, czy dwa, to nie masz... jak to będzie wyglądać? Dlatego dla mnie jest dużo łatwiej mówić po angielsku. Teraz jak nie mam jakieś słowo, to znajdę drugie po polsku też synonim. Także... tylko jest ta różnica. Ja nie miałem problemu, żeby gadać po polsku z ludźmi, tak. Ja nie mówię ludźmi, ja nie chcę rozmawiać z tobą po polsku. Tylko tak na wywiadzie, wiesz, wszyscy chcieli, żeby zrobić szybki wywiad i żeby nie spędzać, nie wiem, kamery czy baterie, czy żeby szybciej było na telewizji. Bardzo dużo, bardzo dużo. Ta droga, którą myślę, że też mi PGS Kra zoferowała, żeby pojechać do Częstochowy, potem do Berlina, potem wrócić tu. Myślę, że z moim menadżerem, oczywiście i prezesem Skry, że zrobiła najlepsze możliwe drogę dla mnie, żeby się mógł rozwijać i żeby za kilka lata
był bardzo ważny człon tego zespołu. I bardzo jestem, bardzo dziękuję z serca na wszystkie te rzeczy, które oni zrobili dla mnie. Ten klub jest mój drugi dom i za 50 lat będzie w moim sercu jak teraz. Tak, ale ja przyjechałem do kadry, żeby zrobić wszystko, żeby było najlepsze możliwe w tym momencie, żeby się rozwijać na każdym treningu. Ja przyjechałem tam, może troszeczkę szczęśliwie, że 2-3 zawodnika, jednemu urodziło dziecko, drugi kontuzowany, trzeci, czwarty byli z klubem, grali play-offa. Ja przyjechałem, żeby mnie zobaczyć Igor Kolaković i który mnie zostawił, żeby być całe lato. Ja przyjechałem, żeby zobaczyć w tym momencie. Byliśmy tylko Milan Rašić i ja na kadry, dlatego że Dragan i Potke grali mistrzostwo Italii w play-off. I tak trenowaliśmy 2-3 tygodnie, nie wiem ile dokładnie byliśmy tam. Trenowaliśmy i Igor był bardzo zadowolony ze mną. Ja w tym sezonie zagrałem kilka weekendów Ligi Światowej. Dobrze się prezentowałem i on decydował, żeby zostać całe lato w kadrze, żeby trenować i rozwijać się. Oczywiście, że w tym pierwszym moim 2012 roku na kadry nie pojechałem na Igrzyskach Olimpijskich do Londynu. Ale ja nie byłem tak troszeczkę, zawsze każdy z nas chce, żeby pojechać na Igrzyskach Olimpijskich i wygrać medal złoto z kadrą, z swoim krajem. Ale nie martwiłem się w tym, że ja nie pojechałem, albo widziałem, że trzech środkowych, którzy byli w tym momencie ze mną na kadry, są dużo lepiej niż ja. I jedyna rzecz, którą ja mogłem zrobić, żeby się w następnych latach bio troszeczkę ważniejszy człon naszej kadry, żeby dużo musiał pracować. I bardzo cieszyłem każdym treningu i meczu na kadry. Dałem dużo siebie, żeby się rozwijać i później mi się to i wróciło. Od razu następny sezon wygraliśmy trzecie miejsce na mistrzostwo Europy. Dostałem nagrodę dla najlepszego środkowego tych mistrzostwach Europy i to dla mnie było jak, nie wiem jak to nazywa, prezent od Boga. Po serbsku by tak powiedzieli, ale po polsku nie wiem, czy macie takie słowa. Ale jak na to pytanie, czy ja miałem rywalizować z Marką i z Draganem, nigdzie nie patrzyłem ja na rywalizację z nimi jako ludźmi, że teraz jak on zagra, ja nie zagram, to trener go lubi więcej albo coś takiego. Ja zawsze rywalizowałem z samym sobą. To jest dla mnie była największy problem. Ja miałem problem z nimi, ja miałem problem sam z sobą. Żeby jakiś element rozwić lepszy niż on był. I ja zawsze starałem się, żeby coś poprawić u siebie, jak poprawim, a to będzie lepsze niż od tego drugiego, to ja będę grał. Zespół potrzebuje najlepszych, a jak będę lepszy, to będę grał. Możemy powiedzieć, że to złoto, jedyne złoto, które wygrałem z reprezentacją. Ale możemy powiedzieć, że teraz ten brąz, który wygraliśmy w tym sezonie, jest cięższy. Wygraliśmy go niż ten tam. Zawsze się może zrobić postęp. Jest 35 lat, jak pracujesz, ty możesz zrobić postęp na to, co byłeś przed tym momencie. Ja tak uważam. Też teraz uważam, że mam rzeczy, których się mogę nauczyć i których się muszę nauczyć. Nie uważam, że jestem najlepszy zawodnik na świecie i teraz nie mam się czego uczyć, ja jestem tata gry. Nie jest tak. Myślę, że
jesteś tak dobry, jak byłeś na ostatnim meczu albo na ostatnim treningu. To dużo trenerów mówi i to tak, jak słyszysz, to ci się wydaje, jak jest taka tylko sentence? Że tak, tylko taka myśl, to tak mówi, ale że to nie jest dokładnie prawda. Ale myślę, że jest prawda, że jak zagrasz jeden zły mecz albo dwa, że od razu na ciebie się patrzy jak na takiego zawodnika. Może ty wygrałeś wszystko, ale ten mecz przegraliśmy dlatego, że ty nie byłeś na tym poziomie, jak powinieneś być. I oczywiście, że uważam, że mogę zrobić jeszcze postęp i ja chcę zrobić postęp i będę pracował na to, żeby jeszcze było lepszy, żeby jeszcze więcej pomagał drużynie. A nie wygraliśmy z Bełchatowiem Mistrzostwo Polski i Ligę Mistrzów do tego momentu. Wygraliśmy dwa razy Super Puchar i Puchar Polski. Dwa razy graliśmy w finale Puchara Polskiego. Dwa razy trzecie miejsce i raz drugie miejsce. Bym chciał być kompletny zawodnik teraz. To jest ciężko, dlatego że ja gram na takiej pozycji, że mam trzy rotacje, trzy idę na ławkę. Teraz indywidualnie sobie chcę poprawić, ja nie mogę myśleć teraz o tych jakich, nie wiem, przyjęciu albo być rozgrywającym, to oczywiście, że nie, ale jakieś finesse do tych moich rzeczy, które robię, zawsze blok, zawsze nie jest każdy mecz tak dobry w ataku albo na zagrywce i teraz dokładnie, żeby ty powiedzieć, to mam i to robić, nie mogę, ale oczywiście, że tam analizuję rzeczy i chcę poprawić wszystko, co może, a wszystko się może poprawić. Tylko raz czerwona. Tylko raz czerwona i nie zasłużona. Dobrze, zasłużona, ale mogła być i bez tej czerwonej kartki. Emocjonalny jesteś na boisku, zgodzisz się? To jest bardzo. Jestem. To o tym mówiłem, że jak chcesz wygrać, a możesz się pokłócić z kim na boisku i powiedzieć nie bardzo fajne słowa, ale po meczu i ty jak powiesz, ty musisz szanować przeciwnika i tak między sobą zawsze jest jakiś, może się zdarzyć jakiś konflikt, ale po meczu to się wszystko zapomina. Charakter jest bardzo ważny do jak chcesz coś wygrać, ty musisz pokazać charakter, że chcesz wygrać. Nie, żeby teraz, a ja muszę tu krzyczeć, żeby oni wiedzieli, że my tu krzyczymy. Nie, musisz, jak chcesz wygrać, to automatycznie przychodzi z tebe, jak teraz powiedział po serbsku, ale nie wiem, jak jest po polsku. Po serbsku. Sastavni deo igre. Jak się to nazywa, nie wiem. Że to jest to samo jak ta gra. Ty jak chcesz wygrać ten mecz, ty co robisz, żeby wygrać ten mecz? Wszystko to, co nie wiem, płaczesz, albo się cieszysz, albo krzyczysz, albo się bijesz, albo nie wiem. Ale to jest part of the game. I teraz jakby ja patrzył na siebie obok boiska, to oczywiście, żeby troszeczkę bio i taki patrzymy na siebie, o co ja robię, ale też by bio i tak proud może być.